spontanicznej żałoby ludzi Polaków, żebyśmy po prostu tak jak się odpowiadał. Zmieścili się w Bazylice Mariackiej dzisiejszą uroczystość pogrzebową, choć sama Bazylika także pomieści szerokie grono 3,5 tysiąca osób wśród ponownie postawionych, żeby wysłuchać. Teraz wieży Bazyliki. Uroczystości pogrzebowych zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza. Kościołem katolickim, który towarzyszy gdańskiej wspólnocie od godzin jego początku. Więcej od misji świętego Wojciecha, który u schyłku X wieku do
słowiańskiego Gdańska przyniósł światło Ewangelii i sakrament chrztu, który wiązał drogę gdańskich pokoleń z Chrystusem. W świętej pamięci prezydent był człowiekiem wiary, praktykującym katolikiem autentycznie. Nie wstydził się swej wiary. Nie uważał, że ona zamyka się w zakamarkach prywatności. A wielokrotnie z jego usłyszałem, kiedy mówił żartobliwie, że gdy jest w Brukseli, a nawet i w dalekim Tel Awiwie i siada z posłami, to rozpoczyna posiłek od znaku Krzyża Świętego. Był związany mocnymi więzami przyjaźni z moim poprzednikiem, świętej pamięci arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim. Uważał go za swego duchowego ojca. Korzystał wiele z jego doświadczenia i rozeznania zagadnień społecznych i politycznych. Niebawem minie 11 lat od naszego poznania w dniu mego ingresu do archikatedry gdańskiej Oliwie. Został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy Trwając w klimacie modlitwy, wysłuchajmy fragmentu rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Sam wziął do rozmowy, jest ewangelikiem, tak jest.